lecimy koks. Piękna pogoda, rano lało, ale teraz jest cudnie. Dzisiaj pogadamy o tym, co jest na początku, a co jest potem, co jest wcześniej, co jest później. Ale zacznę tak zupełnie abstrakcyjnie. Co byś zrobił? Co byś zrobił, gdybyś kupił za ogromny szmal? Pomimo tego, że jesteś strasznie bogaty, ale kupiłbyś za ogromny szmal jakieś media społecznościowe. I to okazuje się być trudnym orzechem do zgryzienia. Jest trudno. I jeszcze do tego masz świadomość, że wydałaś kasę, którą mogłabyś zainwestować na przykład. No wiadomo, o czym mówię, o sztucznej inteligencji i tak dalej. Co byś wtedy zrobił? Jakbyś chciał przyciągnąć, jakbyś chciał zrobić akcję. Bo ludzie się przestraszyli tego wywiadu ostatniego z Maskiem. A ja kompletnie nie. Ja patrzę jak przedsiębiorca na przedsiębiorcę. Bo zawsze jest coś na rzeczy, prawda? Mieliśmy rok 2020, widzieliśmy, że dużo ludzi żyło tak, a nie inaczej. Dużo ludzi jednak odłożyło widelec wbrew temu, co mówią alternatywni. Potem się zdarzył rok 2021 z tymi różnymi rzeczami, gdzie kasa, prawda, zwyciężyła absolutnie nad wszystkimi. I nie ma tutaj w ogóle o czym gadać. Ale w związku z czym zawsze w takiej wypowiedzi jest coś takiego, nad czym warto się zastanowić. Mianowicie, ja nie wiem, czy takie rzeczy w ogóle można mówić na YouTube, ale w końcu wywiad poszedł na YouTube w Stanach z gościem, który ma większą oglądalność niż dzienniki najbardziej. Gość ubrał sobie perukę, żeby nadać, prawda, cudzysłowie, żeby nadać temu wszystkiemu, wiecie, no taki dystans do tego, że to nie jest do końca wszystko, to jest opuszczenie oka. Ubranie peruki blond do wywiadu z tym, że może on takie ma włosy, sorry. Może to jest tak, ale tutaj dałbym plamkę. No nic, w każdym razie Musk mówił rzeczy piąte przez dziesiąte, tam panowie darli cygara, wiecie, roznosiła się ta atmosfera potwornego pieniądza, potwornej przyjemności czerpania z tego wszystkiego. No pięknie, pięknie, bardzo to było takie, ja nie mówię teraz, że to jest jakaś krytyka, tylko chcę was wprowadzić w nastrój. No i coś się wspomniało, tak jakby o depop. Słuchajcie, to jest pomysł na przygarnięcie, na poruszenie X-a. Tak myślę. I bardzo fajny, bo nie do końca, bo trochę abstrakcyjny. Owszem, już nikt nie jest tak przestraszony jak 2020 i tak dalej. Mówiło się też o tym, że na przykład San Francisco są jakieś takie dziwne tutaj dzielnice, gdzie ludzie są jakby zupełnie zombiczni. No i westernowcy są strasznie zdziwieni, co tak zombiczniło tych ludzi. No można pomyśleć, że to jest okrutna sprawa deweloperów wielkich, którzy chcą, żeby pewne dzielnice zostały wyludnione, skażone po to, żeby ziemia tam potaniała, bo wiecie, ziemia w San Francisco jest bardzo droga. Bardzo ludzie tam chcą mieszkać, chodzić, przejeżdżać przez piękny most i cieszyć się tymi, wiecie, wzlotami, upadkami. Te ulice prawie, że jak tutaj w Lesie Wolskim, albo jeszcze mocniej. No więc, co byś zrobił? No, każdy to robi. Jak idziesz na randkę, każdy to robi oprócz pewnych kobiet, prawda? Idą na randkę, mają 35 lat i w pierwszym zdaniu, no dobra, w trzecim, donoszą, jak bardzo zegar biologiczny im tyka, jak bardzo już by chciały
związać się na stałe z facetem. W związku z czym bardzo mocno przebierają w ulęgałkach. No i co będzie, co robi ten facet? Nawet jakby z tego była wielka law kiedyś, normalny facet ucieknie. Ba! Jeżeli jakiś facet zostanie, to nie jest normalny facet. Tak naprawdę przyciągnęłaś nienormalnego faceta i potem będziesz miała związek z nienormalnym facetem. Naturalną reakcją facetów, których potem uwielbiamy i są bardzo interesujący, ba, bywają doskonałymi ojcami, jest niechęć do podejmowania szybkiej decyzji o małżeństwie. Nawet wielokrotnie o powolnych decyzjach. Z powolnymi decyzjami też mają problem. No ale już mniejszy. Nie, chyba źle zrobiłam. Słuchajcie, Sorek, Jan Sorek. Czyli mówisz to, co taki facet chce usłyszeć, jego ego, w celu zachowania jego bezpieczeństwa. Mówisz wręcz przeciwnie, że masz wyrąbane na jakieś stałe związki. Owszem, sprawy dolne, ho, 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 mowy nie ma, ale sprawy górne. Więc ta gra jest obowiązkowa. Oczywiście wśród uśpionych, ale nawet tak lekko przebudzonych, bo całkowicie przebudzonych nie ma, przecież się nie z Jezusem umawiasz, to po prostu facet ci nawieje i to bardzo dobrze, bo to znaczy, że przyciągnęłaś naprawdę świetnego gościa. No i to jest dla ciebie teraz nauka, co robić, żeby w następnej sytuacji. Ja byłam mistrzynią w tej dziedzinie, ale nie powiem ci, jakie są tajniki tej gry. A faceci są fajni do manipulowania. Oni są tacy niewinni, tacy dający. Tak energia męska lubi dać. Tak lubią pomóc. Niby tutaj, że wszystko jest już równowaga, a ciągle wyciągają portfel i płacą za ciebie. Ciągle cię przepuszczają, podnoszą ciężary. Tacy są ci nasi. A my lubimy brać. Ponieważ energia kobieca. Ja mówię o tych takich przydatnych cechach w życiu, prawda? Oni potrafią pójść w taką empatię, że to ich gubi. Dlatego zawsze równowaga, dlatego zawsze potrzebują kobiety, kobiecej cechy w sobie, prawda? Ja tutaj nie mówię teraz o kobietach i mężczyznach, tylko o energetyce kobiecej i męskiej, o yin yang, o tej równowadze. No dobrze, czyli już żeśmy sobie wytłumaczyli, że mask nie może być nudny, nie może powiedzieć coś zwykłego, musi coś powiedzieć absolutnie niezwykłego, absolutnie podkręcającego atmosferę. Na to bardzo podkręca. No i uczmy się od maska. Uczmy się najlepszej z możliwych sprzedaży. Szczególnie kiedy już popełniliśmy pewien błąd. Zresztą prowadzący zadał mu pytanie. No i co? Śni ci się czasami, że nie kupiłeś tego Xa? Xa obecnie, wiadomo jak się nazywało wcześniej. No, ma. No i tutaj właśnie enigmatycznie się właśnie wyplątał. No i odkąd się interesuje tymi sprawami ezoterycznymi i tak dalej, no to się mówi, dużo się mówi o tym, że Ziemia teraz, prawda, już przyspieszyła, że teraz właściwie doba trwa 7 godzin. 12 lat temu też to słyszałam. Możesz powiedzieć, no ale co ma tam 12 godzin do 12 lat w stosunku do tych wielkich rzeczy, o których mówimy. No dobra, no bo jeżeli to się ma zdarzyć za milion lat, to i tak będziesz, nie? Jak się tutaj nic nie pokopa, nie pokopie z tą grą, to się zalogujesz i za milion lat do tego, co logowałaś się już do Homo sapiens, do troglodyty, to teraz się zalogujesz i do takiego, co to? Chyba, że... Bo ludzie się boją logować, nie? Boją się, nie chcą. Buntują się, jak się dowiadują, że są tutaj jakby tak zapętleni.
nic, co dzieje się w kosmitkowie, ezoteryce, nic nie może się dziać bez twojej wolnej woli. Więc jak nie będziesz tego chciała, to się nie zalogujesz. Tylko że tutaj jest, jak jest to wszystko zmaterializowane, jak już przymierzyłaś pierwszy kostium Chanel, jak już zobaczyłaś coś, jak już zobaczyłaś te góry, te lasy, te piękne, przez te pory roku, to wszystko razem, jak się w tym rozkochałaś, to możesz tęsknić, możesz chcieć tutaj, albo jak chcesz, miałaś tutaj zero dzieci, potem możesz chcieć mieć pięcioro, zobaczyć jak to jest, co się czuje, zasiadając przy stole wigilijnym, kiedy jest taka wielka rodzina, a nie tak w samotności stale, prawda? No, po prostu z ciekawość to jest, no ale wtedy nie ma, tam już nie ma ego, prawda? Ale coś jest, jakaś tęsknota zostaje przynajmniej przez pewien czas. Jak jest słoń, to wam go pokażę. Nie, siedzi w domu. Nie widać. No dobrze. To co było wcześniej, co jest później? Co jest wcześniej, co jest później? Choroba jest później, czy jest wcześniej? Kasa jest wcześniej, czy jest później? No jak jest tak naprawdę? Rzeczywistość jest zawsze wcześniej. Bo to już jest przeszłość, więc jest wcześniej przed tym, co będzie, a będzie takie samo, jeżeli nie zaczniesz się zastanawiać nad tym, co robić. Jeżeli się zachorujesz, to trzeba to zrozumieć, że rozpoczynasz proces zdrowienia. Choroba jest rozpoczęciem procesu zdrowienia. Choroba ma ci tylko coś pokazać. Jeżeli masz dług, jest to przyczyna tego, że zaczniesz wchodzić w procesy robienia przepływów. To nie jest tak, że jest na odwrót. Dlatego nie będzie ci trudno, tylko jak się tego nauczysz, nie będzie ci trudno poczuć się bogatą, bo poczucie się biedną też jest przyczyną. Rozumiesz? Czyli jest wszystko odwrócone. Jest przyczyną i skutkiem. Jest cały czas przyczyną i skutkiem, bo cały czas ci się to samo wyświetla. Więc wystarczy, jak przez parę kwadransów w ciągu dnia poczujesz się kimś innym. Popracujesz nad tym. Przyłapiesz się. Dlatego, że choroba wystąpiła, bo myślałaś o różnych rzeczach i powstały emocje. One osłabiły ciało. Powstała choroba. Ty widzisz chorobę, a w rzeczywistości to jest proces zdrowienia ciała. Czyli kurde, bynajmniej się zrobiło trochę chłodno. Czyli co możesz zrobić? Zrób to, co Musk. Zaciekaw się i zaciekaw innych ludzi, bo mówił tak przekonywująco, jednocześnie nic nie mówiąc, że człowiek już miał ochotę zapisać się tam, stworzyć konto i być blisko niego. I ty tak samo zachęć się do procesu zrobienia tak, żebyś się w niego zanurzyła i chciała być jak najbliżej niego. Bo jest seksowny. Choroba jest tylko fragmentem. Choroba ci tylko pokazała. Dług, który masz, ci tylko pokazał, że jesteś już w procesie bogacenia się. No przez to oczywiste, że wejdziesz w proces spłaty długu, nie? Proste? Proste. Jak ci coś podupada, to jest oczywiste, że wchodzisz w proces ratowania tego. Jeżeli jesteś anemiczna, jeżeli jesteś apatyczna, to dlatego jest to tak niebezpieczny proces niezrozumienia, bo przestajesz korzystać z energii, którą masz, bo to nie to, że nie masz już w ogóle energii, masz trochę energii, masz, możesz czerpać skądinąd, z czarnej dupy można pociągnąć energię też, ze wszystkiego można pociągnąć, na chwilę się możesz podpiąć do Matrixu, udając, że zostaniesz poplecznikiem, dostarczy ci energii, każdy ci dostarczy energii,
sądząc, że wygrywa swoją sprawę, nie? Przecież ten Musk nas wszystkich zaciekawił. No ale po co? No bo on tu się zalogował w swojej sprawie. I on tutaj będzie robił dla siebie dobrze. Ludzie się wystraszyli. Robią filmy. Ale też po to, żeby to przyciągać oglądalność. No tak to jest. Ale ty bądź cwaniakiem. Cwaniakiem energetycznym. Cwaniak energetyczny zawsze ma pełną kiesę. Zawsze, bo musi pomóc potrzebującemu. Musi, bo lubi. Musi pomóc sobie przede wszystkim. Bo wtedy będzie mógł pomóc potrzebującemu i sobie też. Musi. W związku z czym cwaniak energetyczny wymyśli taką myśl, która stworzy takie emocje, które dadzą najlepszy z możliwych film, czyli ta rzeczywistość. A można powiedzieć, że jakbym nie myślała, to też o sobie tak nie można tak powiedzieć, kochani. Bo jakbym myślała o sobie, że jestem biedna, jakbym myślała o sobie źle, bo biedna kojarzy się jednak z pejoratywnym myśleniem o sobie, to wówczas jednak no, zmniejszyłabym to poczucie własnej wartości. To, bo czasami warto sobie naprawdę dać coś, ale za rozrzutność zawsze zapłacisz, zawsze, kochana. Nie ma czegoś takiego. Zawsze zapłacisz, dlatego że nie rozumiesz. Mówisz, żeby być rozrzutnym, trzeba to doskonale rozumieć. Po co jesteś rozrzutna? Na jaki temat jesteś rozrzutna? No i właśnie dochodzimy tutaj do tematu głównego naszego filmu. Mianowicie, na jaki temat żyjesz? I to trzeba sobie zadawać. Takie pytanie non-stop. Czyli czy żyjesz na ten temat, żeby widzieć to, co widzisz, czy to ci się podoba, czy to ci się nie podoba. Ale przecież to jest... również przyczyna tego, co zobaczysz jutro. To jest skutek tego, co czułaś wczoraj, ale też przyczyna tego, co zobaczysz jutro. Czyli rozumiesz, po prostu trzeba świadomie podejść, na jaki temat dzisiaj żyjesz. Czy ty żyjesz dzisiaj na temat tego, żeby jutro było dokładnie, przepraszam, takie same jak dzisiaj. No, a jak nazywasz tę sytuację kijowo słabe i tak dalej, no to czy w takim razie takie samo kijowo słabe, czy też żyjesz z myślą, że to jutro będzie inne, bo, ale nie z myślą, że się samo stanie. Nic się nie dzieje bez swojego udziału. I to jest chyba piękne. I dlatego tak ważne jest, na jaki temat żyjesz. Na jaki temat teraz tam poszłaś? Aha, bo ćwiczę mięśnie na taki temat. No, bo się chce rozruszać. No, bo chcę podsłuchać. No bo albo po to tam poszłam, bo uciekam. Albo idę, rozumiesz, na każdym kroku świadomość swojego kroku. Ale nie wariactwo, nie ześmiesza. Nie mówię o ześwirowaniu. Mówię o normalnym życiu, ponieważ wszystko jest ewolucją świadomości. I po to tutaj robimy. I pamiętaj, że jeżeli się przestraszyłaś tym wywiadem z Maskiem, to no bo jeszcze nie wyszłaś z tego szoku 2020, jeszcze boisz się tego wszystkiego, jeszcze tutaj u nas, prawda, za granicą niedaleko, prawda, wojna otwarta na ostre pociski, nie tyle, że biała, tylko po prostu krwawa. I to ja to rozumiem, to tym bardziej nie zadanie sobie pytania, na jaki temat się przestraszyłaś, czy tym. A wiesz, na jaki temat się przestraszyłaś? Przestraszyłaś się na temat tego, że gościu rozkręca platformę i robi to, co musi robić. Zawsze istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że ktoś tam chciał doprowadzić do depo.
już było dużo takich świrów, pokopańców, nawet naukowców, którzy mówią, że nam czegoś tam nie wystarczy i tak dalej. Ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia, dlatego że ty musisz, że liczy się tylko twoja myśl i co ta myśl wywołała. Rozumiesz? Jak zjesz ciastko wysokocukrowe i będziesz miała wyrzuty sumienia, jest przed zjedzeniem ciastka zadaj sobie pytanie, na jaki temat będę jadła to ciastko. Czy na temat tylko a chuj z Holandią, dobra, zjadam, najwyżej potem wyżygam, nie, bo jestem buli w buli, albo zjesz to ciastko na temat tego, a kompletnie o tym nie myślę, na co mnie to obchodzi, przecież nie łączę tego mojej sytuacji zdrowotnej z tym, co jem. Nic nie mówił ani ksiądz, ani ten, ani pleman, ani pan, ani wójt, ani doktor. Nic nie mówiło. Mówiło tylko o lekach i tak dalej. Na jaki temat ty zjesz ciastko? Rozumiesz? I to jest istotne, bo to zobaczysz w swojej rzeczywistości. To już jest. Już jest. Ten objaw, że nic nie kumasz, to jest wynik. Wynik tego, że żyjesz bez tematu. Czyli nie pieścisz, nie dokarmiasz swojej świadomości. Nie starasz się. Identyfikujesz ją z ego. No czy wszyscy tacy zadowoleni z życia są świadomi? Nie, oczywiście, że nie. Ale potrafią pomimo tego głosu w głowie działać wspaniale. A ponieważ dużo myśli pozytywnych swego czasu, no to jest też wychowanie, odgrywa rolę i to, ten sukces i tak dalej, doprowadziło ich do tego, że te nowe emocje, które się pojawiają, każda następna, jest wspierająca, jest podbudowująca, w związku z czym, a oni też nie robią z tego wielkiego ajwaj, nie z tego wygrałem w totka. I się kuzyni zbiegają, pra kuzyni potrzebują, no co mnie nie dasz, a pamiętasz, jak ci dałem cukierka w podstawówce? Więc oni są świadomi swojej wartości. Mają emocje wyrównane, równomierne. To jest temat, na jaki żyją, w związku z czym rzeczywistość, jaka im się wyświetla, jest zadowalająca. To nie znaczy, że w każdej dziedzinie, ale są i tacy, co w każdej dziedzinie odnoszą sukcesy. To znaczy, my widzimy tylko te wycinki, prawda, te pokazania, ale przecież pan Donald Trump w którymś momencie musiał swojej poprzedniej żonie, żeby wziąć następną identyczną, powiedzieć coś nieprzyjemnego, prawda? Zestresować się. Przecież to nie jest nieczuły jakiś zwierz. No, ale on ma swoje priorytety, ponieważ doskonale wie, na jaki temat żyje. Więc ja cię nie zachęcam do tego, żebyś na siłę się budziła, jak się jeszcze nie obudziłaś. Jak nie rozumiesz, o czym ja mówię. Ale coś cię tutaj przyciągnęło, więc na jakiś temat tutaj jesteś, no to żeby ten był temat, który cię będzie wspierał. I bardzo cię proszę, zastanów się nad każdą myślą, która się pojawia. Zastanów się, na jaki temat ona ci się myśli. A tematem będzie emocja, która się w związku z tą myślą pojawi. A ta emocja kształtuje twoją podświadomość, która ci wyświetla tę rzeczywistość. Rozumiesz to? Czyli twój film różni się od filmu innego człowieka. Ale jest często tak, że w domu wszyscy myślą podobnie. Wszyscy jedzą kotleta schabowego z kapustą. Kapusta działa akurat okej, ale nie zasmażana, nie taka z cząsteczkami Majarda. Na pewno nie przysmażona, Boże. A najpyszniejsza, nie? Gołąbek taki. Ale można się emocjonalnie przygotować i zjeść coś takiego. I tylko się musisz zastanowić, czy jem to na temat nieuniknionej choroby, czy jem to na temat rozpoczęcia procesu zdrowienia. Niby to samo, a jednak coś innego. No i na tym dzisiaj kończę. Hej YouTube, wiem, że nie mogliście się doczekać na kolejny spot reklamowy. Dzisiaj na tapecie spirulina i marchewka. Od strony ergotioneiny.
oraz karotenoidów. Karotenoidy wiadomo, w marchewce zawsze. To, że w spirulinie, to nie takie oczywiste, ale są. Co z tymi ergotioneidami? No więc okazuje się, że to są nieodkryte witaminy życia, przedłużające życie. Warto żyć po to, żeby doświadczać. O co chodzi z nimi? To są super, super antyutleniacze. I odczuwasz to, odczuwasz, jestem przekonana, że odczuwasz te braki. Jak tego nie ma, to co się dzieje? No, starzejesz się szybciej. Komórki, no oko źle widzi. Okazuje się, że tej ergotioneiny jest najwięcej w grzybach. Ale w drugiej kolejności, w spirulinie, która ma jeszcze tę zaletę, że ma wszystkie pełne spektrum aminokwasów esencjonalnych. I spirulinka połączona, która też ma karotenoidy, które też są super antyutleniaczami. Ergotioneina i karotenoidy. Jak można coś zrobić, to zrób. Jak można sobie przedłużyć życie, to sobie przedłuż. Ale jak wypijesz to z sokiem z marchwi, to po prostu jest kosmos. Mamy już sok i mamy naszą spirulinę. Teraz tylko połączyć do szklaneczki spiruliny tyle, co potrzeba, łyżeczkę, ale trochę soku, bo szkoda tego soku, a potem popijamy takim wspaniałym aromatem. No i bierzemy oczywiście, kochani, bierzemy, wstydu oszczędzamy łyżeczkę. Popijamy wspaniałym, świeżym sokiem. I dostaliśmy ogromną dawkę super antyoksydantów i po prostu to warto. Marchewka, spirulina, niesamowite połączenie. Jeżeli można przedłużyć życie, to dlaczego tego nie zrobi? Bye, YouTube!